Krąży w Polskę i spowodować, że ona może zostać pozbawiona źródeł, bo jednak te rewersy zostały wywalczone, mało tego, została wywalczona na niej dość konkurencyjna cena, często nawet niższa niż na jakby oryginalnym tym samym gazociągu. Także myślę, no, Rosjanie oczywiście dalej będą nas próbowali rozgrywać, ale już bardziej na zasadzie dzielenia tej wspólnoty w Unii Europejskiej, właśnie wygrywania jakichś tam partykularnych interesów pojedynczych krajów i zyskiwania sobie w ten sposób sojuszników. No oczywiście my patrzymy na tym w kontekście zawsze Rosji, zapominajmy także o grze, którą Stany Zjednoczone prowadzą z Niemcami i niechętnie widzą Niemców jako głównego redystrybutora gazu i energii. No właśnie, jak zauważyłaś, że bardzo wymaga. Także o energii odnawialnej. Dodajmy jeszcze, że na niekorzyść producentów Rosji, producentów ropy, między gazu i ropy, między innymi Rosji, działa to, że tych surowców jest bardzo dużo. W ostatnich latach mamy po prostu nadwyżkę podaży gazu w stosunku do popytu dzięki zmianom technologicznym. To oczywiście chodzi o gaz produkowany z łupków, ale też nowe złoża w różnych krajach eksploatowane. Również Iran posiada przebogate złoża gazu i on z powodów sankcji, z powodów różnych ograniczeń technologicznych, także transportowych, nie mógł z tego korzystać, no ale teraz ma nadzieję, że z tego będzie bardziej korzystał, też eksportował, także myślę, że te najbliższe kilkanaście lat to jest też taki okres stosunkowo bezpieczny dla odbiorców gazu, ponieważ tego surowca będzie bardzo dużo i to będzie ograniczało pole manewru producentom, zwłaszcza takim, którzy ale ty jeszcze nie widzą tylko interesu czysto biznesowego, ale też próbują ugrać politycznie, tak jak Rosja. Także myślę, że to jest czas dobry na właśnie szukanie dywersyfikacji. Zresztą Polska to robi, przecież jakiś kontrakt został podpisany, czy też deklaracje ze Stanami Zjednoczonymi o kupno gazu. Mamy kontrakt z Katarem, no i przede wszystkim, tak jak pan tu wspomniał, ten gazoport jest niezwykle ważny, że on działa i to jest ogromny plus dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. I wpływ na ceny dlatego jak oni będą miały także rozluźnione zasady i rozmawia tam, że musimy ochrony środowiska ekologiczne w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj w Warszawie to trzeba coś niezwykłe powiedzieć. Jest okazja. Startuje kolejna odsłona pikieta, apel, nie wiem jakbyśmy to nazwali. Za jego plecami to się dzieje. Zostawcie potem w spokoju dobrą żywność. Poprzednim razem, bo to już jest druga edycja, chodziło o to, żeby zapewnić producentom, rolnikom możliwość sprzedawania bezpośrednio części swoich wyrobów tam z oprocentowanym bardzo niskim, znaczy podatkiem około 2%. To Związek Przedsiębiorców Pracodawców lobbował i rzeczywiście udało się to wywalczyć. Teraz jest kolejna edycja na rzecz sprzedawania do restauracji. I tu byłem zaskoczony, bo się dowiedziałem, że restauracje to jest inny byt i one akurat nie mają takiego prawa bezpośredniego kupna. I poprosiłem panią Katarzynę Włodarczyk-Niemyjską, bo jest pani także wśród współorganizatorów całego eventu. Ta cała sprawa dotyczy możliwości podpisywania i obowiązku podpisywania umów między dostawcami produktów żeby mieć pieniądze, ja zauważyłam, na przykład czy w Bubie czy gdzieś, którzy muszą podpisywać specjalne umowy. Psity, ale już nie za bardzo młode były to psity. I one mówią, my po prostu chcemy się dużo uczyć, żebyśmy potem dużo miały z życia, żebyśmy duże zarobki miały, duże pieniądze, żebyśmy miały. To jest absurdalne. To są regulacje, które doprowadzają do tego, że nie można prowadzić w normalny sposób działalności. Do tego dochodzą jeszcze... Ale nie może być roczna umowa na przykład? Nie, no bo umowa musi zawierać również ceny konkretnych produktów i te ceny oczywiście zmieniają się w zależności od sezonu, tak? Mówimy tylko o truskawkach, czy mówimy choćby o marchewkach, czy o mleku, czy o mięsie, które w zależności od pory roku mają po prostu zupełnie inną cenę. To wszystko jest dość skomplikowane, bo ministerstwo próbowało naprawić, co zostało wprowadzone, różnego rodzaju ułatwienia i zmiany, natomiast urzędnik jest to urzędnikiem i te regulacje po prostu są bardzo dotkliwe właściwie dla wszystkich. Czyli każdy, kto produkuje dobrą, lokalną żywność, musi po prostu przejść taki gość przepisów, jak wielkie korporacje, które również dostarczają jedzenie i to ma
związek w takiej rzeczy na przykład nie dzieją się w Unii Europejskiej. I tutaj ktoś, kto ma swoją małą, nawet średnią restaurację, może oczywiście kupić, zrobić zakupy w sklepie, ale jeżeli wybiera sobie jakiegoś innego dostawcę ze względu na to, że te warzywa rosły w ekologiczny sposób, to musi przejść całe procedury, tak, umowy. Tak, dokładnie tak, tak to wygląda. To są obostrzenia, to jest po prostu tak zwana nadmierna regulacja. I to dotyczy nie tylko zdrowia żywności, bo zdrowa żywność, czy producenci takich lokalnych produktów, to jest jedno, ale druga rzecz to jest kwestia wina produkowanego w Polsce lub podmiotów, które importują wino jakościowe z różnych części Europy, ale w części świata, tak ale na przykład te regulacje dotyczą naklejania znaków akcyzy, czyli banderol na wina. To są bardzo, bardzo rygorystyczne wymogi. To mimo, że tam na Ochocie taki jeden Kaziu, zaimportować wino do Polski, trzeba przejść około 50 czynności administracyjnych. Do tego koszty, większość importerów wysyła banderole za granicę do producenta, więc to koszty, które są też doliczane zawsze do faktur. No tak, ale państwo odpowie na to. No cóż, no jest akcyza na alkohol, tego nie zniesiemy, tylko dla wygody importerów. No tak, oczywiście, to nie chodzi o akcyzę, to chodzi o znak akcyzy. Banderola jest znakiem akcyzy. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, na którym są naklejane banderole na wino. Nie ma żadnego innego kraju, który... Unia Europejska tego nie uregulowała jeszcze. Unia Europejska to uregulowała i moglibyśmy się do tego dostosować, nawet cały specjalne systemy przepływu towarów, system MCS internetowy. W przypadku transportu wina jest absurdalny, bo jeszcze trzeba dopisywać numery banderol. Więc to są bardzo skomplikowane procedury, które się wokół tego dzieją. I polscy importerzy mają bardzo konkretne problemy z tym. To generuje gigantyczne koszty, 100 milionów złotych rocznie mniej więcej. Wypływa z polskich przedsiębiorców i lokowane są w innych miejscach. Rozumiem, to na koniec płaci oczywiście za to detaliczny odbiorca. Płaci za to. Proszę zauważyć, że na przykład na piwach nie ma naklejanych banderol, chociaż według ustawy na piwa powinna być naklejana banderola, ale więcej raz na dwa lata Ministerstwo Finansów zwalnia takim rozporządzeniem piwo i oczywiście to wszystko generuje ceny, więc pytanie, dlaczego ministerstwo nie mogłoby zlikwidować również banderol na wino, jeśli przecież skala szarej strefy w ogóle znikoma w przypadku wina, bo tutaj argument pod zawyżania tej ceny, jeżeli chodzi o ograniczenie alkoholizmu, jak to ostatnio minister zdrowia mówił, żeby ograniczyć nadmierne picie, chciałby podnieść ceny piwa, to rozumiem, że w przypadku wina to nie wchodzi w grę, zwłaszcza importowanego, no bo te ceny są nieporównanie duże. Radosław Żydot, bo państwo jako Fundacja Republikańska wielokrotnie zajmowaliście się, ostatnio mieliście raport na temat przeszkód dla przedsiębiorców, ile muszą firmy przejść rozmaitych progów, żeby móc się utrzymywać. Na ile ten problem z żywnością jest porównywany do innych branż, do innych dziedzin życia gospodarczego, czy on jest jakoś wyjątkowy? Znaczy, ja tak jak rozumiem, bo ja nie znam bardzo dobrze jakoś tego problemu, ale rozumiem, że generalnie problem jest z rolnikami, tak, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli nie mogą wystawić faktury VAT. To tak naprawdę chodzi o to, że w, powiedzmy, tej normalnej gospodarce jest umowa, ściśnięcie ręki, wystawienie faktury i koniec, tak? W momencie wystawienia faktury można ustalić, jaka jest cena, a tutaj jest rzeczywiście idiotyczny, moim zdaniem, wymóg przygotowywania jakichś wcześniejszych umów, co jest rzeczywiście absurdalne, bo w żaden sposób dodatkowy nie zabezpiecza to interesów państwa. Znaczy, to nie powoduje, że jest mniejsza szara strefa, wręcz przeciwnie, może być większa. I to jest rzeczywiście znany jakby trend nadregulowania życia gospodarczego. Generalnie jeśli chodzi o rolnictwo i takie jakby bezpośrednia sprzedaż żywności od rolników, to myślę, że to jest rzeczywiście sektor niesamowicie nadregulowany i są tego bardzo konkretne efekty. To znaczy w Polsce nam się często wydaje, że mamy
wspaniałą polską żywność, którą wytwarza polski kapitał, a niestety wcale tak nie jest. To z kolei mieliśmy taki raport jakoś w październiku zeszłego roku. Czy polska żywność rzeczywiście jest polska? I właściwie poza tylko kilkoma kategoriami, takimi jak nabiał na przykład, prawie wszystkich kategoriach żywności, napojów, również napojów alkoholowych, jest 3-5 mniej więcej firm, które mają 80-90% rynku i to są firmy z kapitałem zagranicznym. Czy ogromna większość przetwórstwa żywności, czy to mięsnego, czy jakiegokolwiek innego, to są firmy zagraniczne. Oczywiście one korzystają z polskich surowców, z produktów od polskich rolników, ale to nie znaczy, że polscy rolnicy wytwarzają tę żywność. I niestety to jest właśnie efekt takiego przesady z regulacją, bo To jest tak, że po prostu urzędnik nie ma tej wyobraźni, bo nigdy nie pracował w firmie i nie wie, jak to wygląda w praktyce, ale niestety często jest też tak, że nadregulacje sprzyjają większym, dlatego że większemu jest łatwiej system poradzić. Większy może zatrudnić dwóch prawników, na przykład do obsługi tylko jakiegoś innego podatku. No, akcyza to jest już genialny przykład, bo akcyza generalnie jest podatkiem tak skomplikowanym i tak bardzo czasochłonnym, że rzeczywiście w Polsce na przykład na koniec PRL-u, czy na początku III RP, mieliśmy około 1000 gorzelni. Dzisiaj mamy 70 albo 90, mniej więcej ten przedział. Dlatego, że ten podatek akcyzowy, który jest nakładany, trzeba mieć skład podatkowy, trzeba mieć specjalistę od podatku, trzeba mieć właśnie produkcję banderol, naklejanie. To jest niesamowicie skomplikowane i rzeczywiście mały po prostu sobie z tym nie poradzi. Nie ma na to środków. Bardzo krótko, Mariusz Adamek, czy państwo w swoich kalkulacjach bankowych, przydzielając kredyty firmom, musicie brać całą tą otoczkę biurokratyczną w kalkulacji i w cenach, na ile podnosi to koszty produktu i obniża opłacalność? Z punktu widzenia banku? Tak. No, oczywiście bierzemy to pod uwagę, dlatego że zawsze bank, udzielając kredytu, bada zdolność do jego zwrotu, a to jest oczywiście związane z rentownością przedsiębiorcy, także oczywiście to, w jakich on warunkach, okolicznościach działa, bezpośrednio na to wpływa, więc naturalnie tak. Czym łatwiejsze warunki dla przedsiębiorczości, czym lepsze perspektywy, tym łatwiej o kredyt i bank chętniej go udziela i na lepszych warunkach. To my tu takie, już przed przerwą stawiamy poważne pytanie, tak? Czy jeżeli te wszystkie przeszkody biurokratyczne przede wszystkim sprzyjają firmom z zagranicznym kapitałem, a utrudniają życie tym małym polskim podmiotom, rolnikom, drobnym przedsiębiorcom, no to czy ten cel jest tylko rzeczywiście niedopatrzeniem biurokratycznym, czy ma to jakiś głębszy sens i może przydałoby się jeszcze jeden raport na ten temat. Sens sankcji biurokratycznych nakładanych na polskie przedsiębiorstwa. Za chwilę bym chciał porozmawiać o innych regulacjach i problemach, jakie pojawiają się nie tylko polskim przedsiębiorcami, ale trzeba się bronić, ale oni tam pójdą i tam swoje gadają za tymi blokami. I co dalej z wolnością gospodarczą w przewozach osobowych? To już powiem. Jakbyś chciała zwalczyć chamstwo, to nie zwalczysz. Ja ci od razu to mówię. Mamo, Homer! Jestem przygotowana na takie sytuacje. Mam ze sobą antyokoszenie, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukoszeniu. Ludzie tego nie rozumieją, bo oni nie znali prawdy. Mają szanse. Coraz mniejsze są te szanse. Ale wtedy to, jak czarne na białym, jak się czyta Biblię, opowieści, jest tam saga, opis rodów. Różne takie szczegóły są opisywane w Biblii, to wtedy widać, do czego doprowadza na przykład plotkarstwo. Jest jak malutki ogień, idę z zapałeczką pod las idę, cały las zapalam od jednej zapałeczki. Od jednej zapałeczki. Też Dina poszła do poganek się pobawić, a to było Izraelitkom zabronione, żeby poszła do Moabitek i została zgwałcona i sponiewierana i potem się dowiedziała, o co chodzi. No. Także nie wolno, trzeba się było wcześniej trzymać zasad bożych
i czytać, bo w Biblii jak się czyta, to człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego tak mogło się stać, że to niby niczyja wina była, ale ona w taki system wlazła. Wiesz, nie prowokować sytuacji pewnych. No i tyle. Dobra, to nie ma chwilowo. Nie mogła tam w ogóle pójść, nie powinna pójść. No, a świeckie przysłowie jest, jak wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. To jest takie troszeczkę też, zmienia tutaj nam sprawę. No ale Biblia pięknie mówi o psychologii tłumu, że ludzie też poza Mojżeszem uknuli spisek, jeszcze jak był po te przykazania na górze, to już mieli cielca za złota. Już oni obgadali Mojżesza, że jest głupi, że ma zespół Downa, po jakieś przykazania poszedł. To wiesz, to niestety... Wy katolicy nic nie możecie zrozumieć, że to nie chodziło o wybijanie się, to, że tak Bóg chciał. Tutaj był artykuł, że tak Bóg chciał, ale człowiek musiał też chcieć się zgodzić. Abraham, że co mu Bóg polecił? Wyjść z tej ziemi, z wielkiej cywilizacji, gdzie 400 lat potem rzeczywiście naród izraelski się tak rozmnożył, jak gwiazdy na niebie, piasek na brzegu morza. To była taka potrzeba i że człowiek też tak musiał chcieć, bo to wszyscy byli słudzy Boży. Takiej wiedzy i zielonego pojęcia no katolicy nie mają, więc ja od razu mówię, że takie kłótnie, to codziennie będą, to jest samo życie. Nawet niektórzy, to wiesz, gdzie lubią być? Niektórzy lubią mieszkać w więzieniach, bo tam... Tam nie o to chodzi. Tam po prostu jest straszny burdel, jeżeli chodzi o, no jeden drugiego może zabić. No wiadomo, że tam jest terror, że jest, wiesz, no, są grupy normalne, wiesz. Że wiesz, niby swój na swego padnie, to się jednak broni, ale no niestety jak trzecia osoba, jakiś coś, ktoś niewinny przyjdzie, to oni z niego zrobią robotnika, niewolnika, bo to przecież trzeba pozmywać toaletę, bo to mnóstwo, całe mnóstwo rzeczy. To więc taka sędzina, która jest w sądzie, ja już to komentowałam wcześniej, powinna się była nie 10, ale milion razy zastanowić, jak się kogoś do więzienia wysyła, bo tam kogoś mogą zabić i powiedzą, proszę pani, jak będą panią atakować i będzie naprawdę niebezpiecznie, proszę zdjąć but i walić butem w drzwi. Szybko ktoś przyjdzie, no i przyjdzie, a potem oni ci znowu dadzą w łeb. No i taka robota. Także proszę państwa, no niestety, głupota napędza głupotę. I człowiek sam to zawsze się wybroni, alibi znajdzie, że będzie się tłumaczył przed sądem. Ale głupota napędza głupotę. Psychologia tłumu i co jeden to jest czubek. Dlatego też czasem lepiej jest odejść od tych czubków, od tych głupków, od tych kołków rozporowych, jak tutaj mówi ta Rumunka właśnie. No, głupota totalna. Także psychologia pracy. Sobie teraz zobacz, znowu będą wracać do szkolnictwa takiego praktycznego, do tych zawodówek będą wracać, ale w radiu mówili, że coś społeczeństwo polskie nie bardzo chce. No bo ludzie mają pierdolca we łbie, że chcą się uczyć, że to będzie pani doktorowa, ona idzie do biblioteki, czyta książki, już studiuje, że ona będzie doktorowa. A ona nie ma zielonego pojęcia, że ta pani doktorowa, to jak nie udzieli pomocy, gdy ktoś na ulicy leży i kona, że pójdzie do więzienia. I to ona roboty będzie musiała przy okazji niechcący wykonać. I bardzo dobrze. Niech się Hamka uczy. To, a takie życie jest. Cenki Polskiego Radia, oni będą na większości koncertów. Transmisje z występów na antenie radiowej Jedynki, a także na stronie internetowej www.latozradiem.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. Jaki to był bałka?
I witamy ponownie, Tomasz Wróblewski, a w studiu Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska, Mariusz Adamiak, Radosław Żydok. Ja tylko przypomnę, jak wygląda w tej chwili standing złotego, euro do złotego 4,25, dolar do złotego 3,80, frank do złotego, mocno wzmocniony, w ciągu ostatniego tygodnia 3,91. Ale rozmowa nie będzie o walutach, tylko dość spektakularnej odejściu Travisa Kalanicka, szefa Ubera, jednego z założycieli, niezwykle energicznego człowieka, pełnego pomysłów, oskarżonego również o arogancję, o molestowanie, mnóstwo tam grzechów na jego koncie. Natomiast pytanie, co dalej będzie z Uberem. Uber, przypomnę, znajduje się w tej chwili, ma wiele rozmaitych problemów, także sądowych na świecie. Został zmuszony do zamknięcia niektórych usług już we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, w Polsce. Pamiętamy mnóstwo protestów. Sprawa także jest rozważana przez parlament, jeżeli chodzi o ograniczenia. No i pytanie, które się pojawia, czy Uber, jeżeli nie będzie miał tak energetycznej postaci na swoim czele, na czele, może i trochę aroganckiej, która nie bała się występować przeciwko wszystkim regulacjom, przepisom, ograniczeniom wolności przewozu ludzi, czy da sobie radę? Mariusz Adamiak. Narażę się taksówkarzom, ale ja jestem fanem Ubera i nie chodzi mi wcale o firmę konkretną Uber, tylko o w ogóle koncept tej tak zwanej sharing economy, czyli gospodarki, która oparta jest na korzystaniu, współkorzystaniu z różnych zasobów. I tutaj uważam, że również Uber dobrze się wpisuje w ten trend i ogólnie jest pożyteczny z punktu widzenia efektywności gospodarki. To zresztą widać po popularności tych usług, więc to tak naprawdę gołym okiem można to zauważyć, ale gdy głębiej spojrzymy na to z punktu widzenia makroekonomicznego, to taki koncept biznesu oznacza lepsze wykorzystanie zasobów. Jakich zasobów? W tym przypadku samochodu i czasu ludzkiego. Ci, którzy mają akurat w danym momencie więcej czasu, mogą po prostu i posiadają środek lokomocji, mogą świadczyć usługi, dzięki temu zarobić jakieś pieniądze i jednocześnie świadczą usługi dla gospodarki. To ma ogromne znaczenie, dlatego że zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy brakuje nam coraz bardziej rąk do pracy. Dlatego, że oznacza to, że w dłuższym okresie ci, którzy permanentnie zajmują się tego typu usługami, powinni albo przekwalifikować się, być może podnieść swoje kwalifikacje i zająć się innymi zajęciami, być może więcej dzięki temu zarabiać. Natomiast te usługi transportowe powinny być bardzo elastyczne i zmienne zależnie od popytu. Tutaj Uber to tego typu usługi niewątpliwie to umożliwiają, pomagają temu. Oczywiście te kwestie technologiczne, łatwości korzystania tutaj też grają rolę. Natomiast oddzielną kwestią i na pewno na nią warto się pochylić, to są kwestie regulacyjne, po to, żeby na życzenie kierowników, a kierownicy nie są od tego, żeby mówić, żeby światło włączać i ten Sobieszek, jak ja z nim, a nie zwiększania. Ale ja rozmawiałam z Sobieszkiem przez telefon i po prostu był zgruzgotany. Ja mówię, a on mówi, a po co teraz usługiwać? Ja mówię, niestety, temat jest nierozwiązany i nawet sytuacja w Polsce teraz, gdzie ze Smoleńskiem, oni to muszą wyjaśnić. Muszą, a okazało się, że też mają rację. No, natomiast było ciemno. Od strony w ogóle konceptu jestem zdecydowanie za i naprawdę jest jeszcze inny problem. Są to kamery termowizyjne i one widzą w ciemności. Bo to w dłuższym terminie no to więc przepraszam bardzo. Działania są korzystne do gospodarki. No. My tak naprawdę mówimy cały czas o tym samym temacie. Bo to są takie kamery, które mają takie koronki, czerwone kropeczki, takie czerwone dookoła. Umów czy dostarczania żywności. Czarna, ona nie jest duża, ale nie jest mała. Do klientów. Wszystko widzi. Teraz również mówimy, bardzo dokładnie, żeby ograniczyć posiadanie.